Przekonaj do tego. Klaps, Wojtek? Jezus Mario, myślałem, że strzelają. Otóż... Uwaga, cisza, to wrócę do myśli tej o rozmowy przygotowującej okrągły stół. Uczciwie muszę powiedzieć, że to jest jakby świadectwo, jestem świadkiem historii. No, byłem przy tym, sam to tym ja to rękoma robiłem. Więc wyszły jednak te pierwsze inicjatywy porozumienia ze strony władzy. Choć myśl, że trzeba się z komuną dogadać, jak to wtedy mówiono, rodziła się w opozycji długo, długo. Tam też się ścierały poglądy, które do tej pory trwają jeszcze. Ci, którzy przegrali, krzyczą na tych, którzy się dogadali, że to był zły sposób. Ale tam trwały debaty, czy w ogóle można rękę podawać i siadać do stołu. U nas, myśmy byli władzą. Mieliśmy całe te instrumenty władzy. I ci, którzy powiedzieli pierwsi, proszę bardzo, trzeba okrągły stół. Nawet sama nazwa nie powstała przecież po stronie opozycyjnej, a w naszym wtedy obozie. Ponadto patrzono na nas w sposób, w moim przekonaniu, nie do końca usprawiedliwiony rzeczywistością. W tym, że to pałacu, Adam Michnik wyzywał mnie, ale nie tylko mnie, no całą formację, którą wówczas reprezentowałem, od czerwonych pająków. Ja mu wtedy tłumaczyłem, że panie Adamie, nie ma czerwonych takich pająków, to nieprawda. Ten pająk jest pusty w środku, wypalony, miałem na uwadze system. Co to za pająk, który much nie łapie? Przecież no, nawet was by mógłby wyłapać, gdyby był pająkiem. Nie zjada was. I nie dlatego, że nie chce. Nie może. I ja to wtedy widziałem, będąc wewnątrz systemu. Dla opozycji to się jawiło jak i groźny właśnie czerwony pająk. Władza, która ma siłę. Pokazała to w czasie stanu wojennego. Otóż myśmy mieli motywację pustego wnętrza tego pająka. A to much, nie to, że pająk nie łapał, Polska nie łapała. Myśmy się wolniej rozwijali od innych i trzeba było dokonywać zmian. I po to było potrzebne porozumienie z Solidarnością. Nas się oskarża wtedy, że mieliśmy na uwadze potrzebę trwania i trzymania stołków swoich apanarzy. Czego tam jeszcze, jakieś teorie są, że były spiski, że my tu kasę przejmiemy jakąś tam, prawda. Wy macie władzę, a my kasę. To są bzdury, to są po prostu jakieś kalumnie, których... Ja to mówię z pełnym przekonaniem, bo byłem przy tym. Czegoś podobnego nie było. Nikt nie wiedział, jaki będzie model gospodarczy. To proszę, niech ci, co tak gadają, zajrzą do porozumień okrągłego stołu. Tam był zapisany taki cudowny socjalizm, którym było dla wszystkich, ale dla kombinatorów by nic nie tam nie jak to mówi się, skapło. Znaczy, nie. Bo to miał być piękny taki system. Szanse dla różnych takich rynkowych operacji pojawiły się wtedy, kiedy się pojawiło pojęcie rynku, kapitalizmu. Takiego, a nie innego modelu gospodarczego. Model gospodarczy zapisany przy okrągłym stole był zupełnie inny niż potem zrealizowano i który dał profity tym, którzy byli do gospodarki przygotowani. Siłą rzeczy to byli ludzie związani z dawną gospodarką. Ale to nie była żadna intryga, żadne umówienie się. Myśmy się na zupełnie co innego umówili. Ale w sumie dobrze, żeśmy się wtedy pomylili przy okrągłym stole, bo jak widać, życie skorygowało. My
To nie miałoby szans. To, co było zapisane. Wtedy ja mówię o modelu gospodarczym, bo polityczny się sprawdził całkowicie. Uchronił nas od krwi, od przemocy. Ale wtedy na tyle nam starczyło naszej wyobraźni i świadomości. Byliśmy wszyscy dziećmi swojej epoki i nowej Polski przychodziło się nam w tym aspekcie gospodarczym dopiero uczyć się.